Państwa, dzisiaj mamy kolejny dzień właśnie tutaj w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie i jest już godzina 21, nawet i później. Także w Warszawie jest ciemno, ale chyba w całej Polsce jest ciemno i bądźmy dobrej myśli, że już ten dzień naprawdę będzie dłuższy od czasów choinki zielonej, bo to 24-25 grudnia to dzień, jak to święto słońca wskazuje, dzień staje się dłuższy. A Mareczek Zajączkowski był? Nie było Mareczka, bo on pojechał na Anielewicza. No i on chciał tak bardzo zarobić, może nawet nic nie wypić, ani lampki wina, ani nic nie zjeść, może prędzej zjeść, bo to wszyscy tutaj w Warszawie są głodni. Mareczek Zajączkowski chciał zarobić na nagrywaniu filmów i jak biedna jest autorka, to jemu nie da nic zarobić i on wtedy, ten Mareczek Zajączkowski, jest wściekły. On dzisiaj poleciał gdzieś na Anielewicza 57, żeby tam zarobić. No i nie wiem, czy ten Mareczek Zajączkowski sobie zarobił na nagrywaniu filmów. Proszę Państwa, my nie bierzemy żadnych tantiemów pieniędzy za nagrywanie, za pokazywanie. Dlaczego? Dlatego, że to jest radio, telewizja, program edukacyjny. I tak jak myśmy wcześniej głosiły Słowo Boże, nigdy pieniędzy za to nie brałyśmy, to w dalszym ciągu to samo robimy. Głosimy Słowo Boże. A że przez telefon i internet można, no to jest to rzeczywiście wspaniała sposobność. Dzisiaj widzimy, że strasznie podpadli ludzie, złodzieje pod krawatem, bardzo chciwi i podli. Tutaj w ratuszu u Hanki za te mieszkania, za te kamienice, mówimy oczyszczacze kamienic, że 40 tysięcy ludzi wylądowało na ulicy i nie mają gdzie mieszkać i muszą chodzić, proszę Państwa, po tych wernisażach. A Breżniew był? Nie, nie było. Breżniew... Ale był Kosygin. Kosygin. No. Breżniew tam nie chciał pójść, bo Breżniew wie, że tam jest lampka wina, a dla niego to 24. Kto zamarsz? No ale to nie ma tak, że zamarsz. Zamarsz to znaczy, że nieżywy. A poza tym odmrozić sobie nogi, to znaczy, że potem je amputują. Czy ręce, czy głowę. Amputują Breżniewowi, bo Breżniew ma wielki łeb i zamiast mądrze myśleć, to on w namiocie śpi i w lecie, i w zimie, i nikt się tym nie interesuje, bo tutaj wiemy, że nasz ten Breżniew chwalił się tym różnym babom, tej Ali z jednym zębem, że nie ma gdzie mieszkać. Ja mówię do tego Breżniewa, po co ty reklamujesz i mówisz wszystkim wszemi wobec, że ty nie masz gdzie mieszkać? Przecież tutaj te dziady ci konta nie dadzą, bo ty możesz gadać dzień i noc milion razy, niczym różaniec, ani Matka Boska tego różańca nie słucha, ani nikt, ani Ala, ani Wala, ani Srala, ci nie dadzą jakiegoś konta, chociażby mogły ci Breżniew pomóc, a ty przecież od tej zakonnicy tym biedaczkom byś jakiegoś tam chleba naniósł, przyniósł, tak, żeby nie były głodne. Ale to jest niemożliwe, widzicie Państwo, że tak jak to Niemen śpiewał tutaj na Saskiej, jesteśmy na Saskiej, on się uczył, że człowiek przeciwko człowiekowi, prawda, jakby za naukowską też idąc i jej medalionami, człowiek człowiekowi ten los zgotował, że człowiekiem gardzi człowiek po prostu. No i teraz się z tej Polski śmieją całej wszyscy, że mówią, no jak to, oni 40 tysięcy w samej Warszawie wygonili na bruk i co, i sami pieniądze mają do banków, do tych rajów, pochowali pieniądze i tu i tam, i za granicę. No,